całej Polski mogły pokazać to, nad czym pracują, podzielić się z innymi zespołami swoimi doświadczeniami i dla publiczności stworzyć iluzję dawnych czasów w przedstawieniach, spektaklach opartych na dawnym tańcu i muzyce. W tegorocznym korowodzie, siódmych spotkaniach z tańcem dawnym, są liczne warsztaty dla uczestników, warsztaty taneczne z Jane Gingell poświęcone Gajardzie, warsztaty charakteryzatorskie z Jagą Kupało, warsztaty kostiumologiczne w Muzeum Narodowym. Główna atrakcja korowodu, czyli spektakle dla publiczności, odbywają się w ogólnokształcącej szkole baletowej przy ulicy Moliera i w parku angielskim w Villanowie.
Kochamy odzwierciedlać stroje, to co kiedyś było, jak było, ale też bawimy się tym tańcem i wymyślamy własne historie.